Witam na kolejnym wypadziku. Wyskoczyłem sobie na pole. Ostatni dzień w gościach i właściciel zezwolił pochodzić po polu. Jest szósty czy siódmy dołeczek. Coś wskoczyło, zaraz pokażę wam. Tu jest dołeczka i to leży tutaj. Nie wiem, czy to monetka, czy co to jest. Może być, może monetka jakaś. I to wygląda jak monetka, to na sreberko. Chyba, że kawałek blaszki jakiś. Nie wiem, co to jest. Ale jakby sreberko wyglądało. Monetka srebrna, czy tylko kawałek blaszki? Tego nie wiem. Jeszcze. To jest jakaś moneta srebrna, tak. To jest srebrna monetka, tak. Zgadza się. Zaraz troszkę ją podczyszczę i wam pokażę. Srebrna monetka. Zaraz podczyszczę i wracam. No już jestem z powrotem. No i to jest srebrna jednak monetka. Niechcący zrobiłem dwa kawałeczki z niej. Odłamało mi się kawałek. Niechcący. To te pierwsze sreberko mamy. Się odłamało mi, Holender. Niechcący. Dobra, lecimy do następnego dołeczka. Na razie, sreberko jest, ale niechcący uszkodziłem. Może jeszcze coś padnie. Do następnego dołeczka. I mamy kolejny dołeczek. Leży tutaj. Taki, taki wielki czubek od naboju. I czubeczek ma tutaj na niebiesko pomalowany. Nie wiem, co to za amunicja i do czego. Ale patrząc na rękę, przyłożę prawie długości palca. Spory czubek. Dobra, lecimy dalej do następnego dołeczka. Fajnie dzień się zaczął. Kolejny dołeczek, kolejny fancik. Leży tutaj. Jest obrączka. Jest obrączka. Na razie. I co? Szukamy dalej, nasza Polska. Lecimy dalej, mamy obrączkę. To coś narysowane na tym jest? Co to jest? Gołąbek chyba to narysowany jeszcze jest jakiś. No dobra, lecimy dalej do następnego dołeczka. I jest kolejny dołeczek. Jest monetka, jeszcze nie wiem jaka, leży tutaj na skarpie, była na zboczu skarpa, była i tutaj wyskoczyła. Co to za monetka, jeszcze nie wiem. Nie wiem, co to za monetka, zaraz się dowiemy. $10 chyba z PRL-u. Coś mi się tak wydaje. Tak, $10 z PRL-u. Ciekawe, z którego roku. Nie wiem, czy będzie datę widać. Tak, $10 z PRL-u. Zaraz podczyszę, zobaczę datę, z którego roku to jest. Zaraz wracam. No już jestem. Troszkę udało mi się podczyścić, ale
Nie wiem, czy wiecie widzieć, ja już na tej widzę, z 1976 chyba. Nie wiem, powinno być widać chyba, nie? Kurczę, tak, 70, tak, 1976. No to wpada dyszka, sreberko i dyszka wpada nasza Polska. Tak wygląda z drugiej strony. I co, lecimy do następnego dołeczka. Są dwie monetki dzisiaj. Kolejny dołeczek. Kolejny fancik. Leży monetka. Tutaj, o. I chyba też nasza Polska. Tak, nasza polska monetka też. To co to będzie za monetka? 5 zł. 5 zł z PRL-u. Stare. Jest piątak. Mamy piątaka. A z który rok? Widać w ogóle? Ja tutaj nic nie widzę. Którego roku? Dojrzymy czy nie? Pewnie też 70 któryś. No, nie wiem, nie widzę, nie widzę. Teraz poczyszczę, zobaczymy sobie groku. Teraz wracam. No już jestem z powrotem. I to piąteczka jest z 1976 roku. Tak mi się udało tam rozczytać. Może teraz coś będzie widać, trochę przeczyszczone było. Tu u was na odbiornikach będzie powiększone bardziej, będzie lepiej widać pewnie. No dobra, mamy kolejną monetkę. Jest piątaczek. Do następnego dołeczka. Trzy monetki są dzisiaj. Mamy kolejny dołeczek. Kolejna monetka. Leży tutaj. Zaraz zobaczymy, co to jest za monetka. Nie taka ciężka. W miarę lekka. Co to będzie za monetka? 10 zł chyba znowu. No. Druga dyszka. Tak, drugą dyszkę znaleźli. Drugie 10 zł. Tylko tamte inne było. Ktoś inny był na nim. No, jest druga dyszka. Kurna, same dyszki dzisiaj. Dwie dyszki i piątka. Ja tu widzę z którego? Też nie widać. 75 albo 6. Na w miarę dobrym stanie. No nie wiem, 1970. Tej ostatniej nie widzę. To chyba szóstka jest. No nie wiem. Chyba szóstka, 76 chyba. Tak mi się wydaje. No co, mamy dwie dyszki już. Lecimy do następnego dołeczka. Było sreberko, padła dyszka, piątka i znowu dyszka. Dobry dzień dzisiaj. I to chyba ostatnie będzie, bo już kończymy. Już do samochodzika, już do drogi dochodzę. Może chyba, że coś jeszcze wpadnie. Jak nie wpadnie, to do następnego dołeczka. Trzymajcie się.